Szanowni Państwo, witam wszystkich na uroczystym odsłonięciu rzeźby Choszcza II. Cieszę się, że przyjęliście nasze zaproszenie i pozwólcie, że przedstawię naszych gości. Witam serdecznie burmistrza Choszczna, pana Roberta Adamczyka. Witam radnych Rady Miejskiej w Choszcznie oraz przewodniczącego Bogusława Szymańskiego. Jest z nami również Stefan Szymoniak, snyczarz Stuczna, który jest twórcą tej rzeźby. Witam wszystkich mieszkańców Choszczna, a przede wszystkim naszych najmłodszych, czyli uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 1, czyli to pokolenie, które za około 40 lat zastanawiać się będzie, gdzie stanie następny Choszcz III. Szanowni Państwo, 37 lat temu, podczas obchodów 700-lecia naszego miasta, mieszkańcy byli świadkami odsłonięcia pierwszej rzeźby Choszcza. Myślę, że zgodzicie się ze mną, że spełniła ona swoją rolę, ponieważ na stałe wpisała się w krajobraz naszego miasta, została również częścią życia społecznego i kulturalnego. Dzisiaj spotykamy się na odsłonięciu rzeźby Choszcza II. Zapraszam burmistrza Choszczna, pana Roberta Adamczyka, na oficjalne otwarcie tego wydarzenia. Szanowni Państwo, każde miasto, miejscowość ma swoją historię. Wpisują się również, w tą historię wpisują się również różnego rodzaju podania i legendy, które potrafią w kolorowy sposób ubarwić przeszłość i nawiązywać, powiedzmy sobie, do wyobraźni. Nikt sobie przecież nie wyobraża, że w Krakowie kiedykolwiek żył smok wawelski, a przecież o tym, że ten smok w Krakowie jest, to tak naprawdę wiedzą wszyscy. My dziś również, myślę, czy wielu z nas nie wyobraża sobie historii naszego miasta bez legendarnego rycerza Choszcza. Obecnie ta postać uwieczniona jest na rzeźbie, która stoi, stoi przede mną, jak również uwieczniona jest na identyfikacji wizualnej gminy Choszczno. I nazywamy go bohaterem naszego regionu. Nie tak dawno otwieraliśmy dworzec i na budynku dworca również widzimy postać, która nawiązuje do tego legendarnego bohatera. Szanowni Państwo, dzisiaj oprócz odsłonięcia rzeźby będziemy wmurowali kapsułę czasu, której nie będzie można odsłonić wcześniej jak 28 października 2051 roku. Włożyliśmy tam pamiątki z dnia dzisiejszego oraz listy, które napisali mieszkańcy. Nie ukrywam, że liczę na to, że jak kiedyś ktoś otworzy tą kapsułę, nie będzie zdziwiony faktem, że w naszym mieście w dalszym ciągu będziemy utożsamiać się z naszym bohaterem regionu. Szanowni Państwo, pierwszym twórcą rzeźby Choszcza był pan Jan Zbigniew Tracz, niestety już dzisiaj nieżyjący, ale jest z nami obecnie twórca dzisiejszej rzeźby, pan Stefan Szymoniak, snyczarz Stuczna, który podjął się wyrzeźbienia Choszcza II. W tej chwili chciałbym bardzo podziękować mu za ten wspaniały projekt i zaangażowanie. Szanowni Państwo, do wydarzeń sprzed lat wracamy tylko przy określonych okazjach, więc i dzisiaj wypada przypomnieć historię Choszcza I. W 1984 roku wyrzeźbił go Jan Zbigniew Tracz. Ten nieżyjący już architekt, a z pasji sportowiec i snycerz, stworzył go wzorując się na wojownikach z początku poprzedniego tysiąclecia. W tym samym roku rzeźbę usytuowano i odsłonięto na skwerze przy ulicy Wolności, dokładnie w tym miejscu, gdzie obecnie stoi pomnik papieża Jana Pawła II. W 2008 roku, czyli po 24 latach od odsłonięcia, zdecydowano się na pierwszą gruntowną renowację rzeźby. Skrócony o kilkanaście centymetrów, wytrwał w tym miejscu, czyli na rondzie partnerstwa, prawie przez 10 lat i wtedy podjęto ostateczną decyzję, że trzeba go całkowicie usunąć, głównie dlatego, że spróchniał i w każdej chwili mógł runąć, co zagrażało bezpieczeństwu
przejeżdżającym obok samochodów. Szanowni Państwo, do odsłonięcia Choszcza II i oficjalnego przecięcia wstęgi zapraszam burmistrza Choszczna, pana Roberta Adamczyka oraz uczennicę Alicję Gałwę z Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Michalinę Skurę z Szkoły Podstawowej nr 3 oraz autora rzeźby Stefana Szymoniaka. Wielkie brawo, Szanowni Państwo. Do wmurowania kapsuły czasu zapraszam przewodniczącego Rady Miejskiej w Choszcznie Bogusława Szymańskiego oraz burmistrza Choszczna Roberta Adamczyka. Szanowni Państwo, ponieważ pan przewodniczący na drzewie się zna, to powiedział, że Choszcz 100 lat postoi. No więc jakby będzie można później wydobywać kapsułę czasu i on tu będzie stał dalej. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo za przybycie i zapraszam do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.